Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym krótkim newsie. A dzisiaj porozmawiamy o wyborach prezydenckich wygranych przez Władimira Putina. Przyjrzymy się sprawie zwolnionej graficzki przez firmę Giftpol oraz spojrzymy, co stało się na Słowacji, czyli o ataku niedźwiedzia. Zacznijmy od ataku tego niedźwiedzia. Niedźwiedź pojawił się w centrum lipowskiego Miłkusza na Słowacji w niedzielne popołudnie. Zwierzę biegało za przechodniami, goniło ich oraz raniło 5 osób. Wszystkie osoby poszkodowane zostały zabrane do szpitala. Władze miasta zaapelowały do mieszkańców o niewychodzenie samotnie z domu rano i wieczorem. Na ulicach zwiększono liczbę patroli, a w regionie trwa obława na drapieżnika. W tym miejscu mogę pokazać Wam wideo, które znalazłem w internecie. Jest właśnie to nagranie z tej miejscowości. Zobaczcie sami. Czy ostatnia osoba na filmiku chce się bić z niedźwiedziem? Może to Polak? Co zrobilibyście w takiej sytuacji? Napiszcie w komentarzu. Ostatnio w internecie dość popularnym newsem stał się wpis graficzki z platformy X. Wpis polega na zwolnieniu pracownika przez Skype'a, czyli tej właśnie dziewczyny, która zostaje zwolniona przez swojego pracodawcę poprzez niewykonanie zadań, które jej powierzył. Wszystko byłoby normalne, gdyby to wypowiedzenie było na piśmie, a nie przez Skype'a, plus oczywiście jeśli ta osoba miałaby możliwość nauczenia się programu graficznego. Według relacji danej graficzki wiemy tyle, że pracowała ona na innym programie graficznym, a tak naprawdę na rozmowie o pracę poinformowała swojego pracodawcę o tym, że musi nauczyć się tego programu. W skrócie widzimy sposób zwolnienia, czyli tak naprawdę co proszę, chyba pani żartuje. To dziękuję, do widzenia, ja nie płacę za naukę. Brzmi trochę jak Januszek, nieprawda? Sam wpis dziewczyny poniósł się szerokim echem przez internet, ze względu na to, że wielu internautów potępiało ten rodzaj zwolnienia pracownika. Internauci również dokonali samosądu na firmie i zaczęli pisać im różne komentarze oraz oceniać ich negatywnie na Google oraz innych portalach. Z tego co widzimy, wiele kont w social mediach tej firmy zostało zablokowanych, prawdopodobnie przez to, żeby nie robić sobie złego PR-u. Czy mieliście kiedyś podobną sytuację? W jaki sposób najdziwniejszy zwolnił Was pracodawca? Dajcie znać w komentarzu. Ta sytuacja pewnie skończy się w sądzie pracy. Władimir Putin wygrał wybory. Czy tak naprawdę wybory, czy może wyreżyserowany spektakl? Według informacji podanych przez Exit Poll, Władimir Putin zakończył wybory z rekordowym wynikiem 87% głosów, zakładając frekwencję 73% Rosjan przy urnach. Z ciekawych informacji, które znalazłem w internecie, również możemy dowiedzieć się, że Władimir Putin przegrał wybory w Pradze, Warszawie i Hadze. Obywatele Rosji głosowali chętniej na kandydata partii Nowi Ludzie. Zostawcie swoją opinię w komentarzu. Co myślicie na temat tych wyborów? Czy był to spektakl, czy może prawdziwe wybory? To wszystko w dzisiejszym krótkim newsie. Zostaw łapkę, subskrybuj, pozdrawiam.